Witam po meczu na szczycie, można powiedzieć, czwartej ligi okręgu siedlecko-radomskiego. Meczu pomiędzy liderem Mazowią Mistrz Mazowieckim, a wiceliderem Zamłyniem Radom. Mecz zakończył się remisem 2-2. Jak zawsze proszę o kilka słów wrażeń po meczu trenera gości, pana Marcina Sikorskiego. Proszę, panie trenerze. Dzień dobry, witam. Jadąc przed meczem, na pewno ten punkt byśmy wzięli ciemno na boisku lidera. Z perspektywy meczu, z perspektywy pierwszej i drugiej połowy, w pierwszej połowie po dostrzelonej bramki można powiedzieć, że jako, do czerwonej kartki, przepraszam, jakoś to z naszej strony jeszcze może wyglądało. Po czerwonej kartce Mazowia dzisiaj nas tak zepchnęła, że strzeliła bramkę i była z zespołem zdecydowanie lepszym jak i w pierwszej, jak i w drugiej połowie i dominowała na boisku. Nie mogliśmy sobie z tym poradzić, grając w przewadze. Dostaliśmy bramkę 1-0 do przerwy i mówię, nie układało się to po naszej myśli, jakbyśmy chcieli, ale strzeliliśmy po przerwie dwie bramki i jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego punktu. Szanujemy ten punkt, bo mówię, z takimi problemami jak tutaj dzisiaj jechaliśmy, przyjechaliśmy w 14 ludzi. Praktycznie czterech ludzi, co mogłoby grać od początku, pauzowało za kartki albo urazy na tygodniu. Dlatego mieliśmy, mówię, bardzo duże problemy dzisiaj, ale to nie jest też tłumaczenie. Byli następni, dostali szansę, wykorzystali ją, można tak powiedzieć, bo mówię, Mazowie była najlepszą drużyną, z jaką do tej pory graliśmy i mówię, ten punkt trzeba szanować. Jesteśmy Beniaminkiem i dla nas każdy punkt zdobyty czy u siebie, czy na wyjeździe, to szanujemy. Mecz się ułożył, jak ułożył. Do końca tak naprawdę ten wynik był otwarty i Mazowie stworzyła tyle sytuacji, że mogła nas skarać wyżej. Ale mówię, myślę, że z perspektywy meczu ten punkt dla nas to jest naprawdę dużo i cieszymy się z niego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, no pytam trenera Stelmacha, naszego trenera, pana Roberta. My mamy troszkę inne nastroje po tym meczu. Zdecydowanie inne. Mamy duży niedosyt i niesmak po tym spotkaniu. Faktycznie od 25 minuty gramy w dziesiątkę, czyli tak naprawdę czwarte spotkania gramy jednego zawodnika mniej, ale na boisku tego nie było widać, tak ja to oceniam. I duże zaangażowanie zawodników i płynność akcji, tych sytuacji stworzyliśmy, myślę, że kilkanaście, ale niestety za mało wykorzystaliśmy i tutaj dzisiaj ta nasza skuteczność pod bramką przeciwnika była zbyt słaba, żebyśmy ten mecz wygrali, na to wygląda. Też przy tych straconych bramkach sobie to przeanalizujemy, w zbyt prosty sposób straciliśmy, potrafiliśmy to odrobić, no ale nie postawiliśmy tej kropki nad i mamy tylko remis w sumie i tu jest duży niedosyt po dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.